Serwus Retromaniacy, z tej strony Bajeros. Dzisiaj chciałem zachęcić Was do podzielenia się ze mną jakimiś ciekawymi opakowaniami, wypełniaczami. Po prostu czymś, co dostaliście razem z paczką, czego totalnie się nie spodziewaliście i jest to po prostu warte podzielenia, może niekoniecznie nawet związane z retro gamingiem. Ze swojej strony przygotowałem cztery wydaje mi się, że ciekawe rzeczy, w których dostałem paczki, lub z którymi dostałem paczki. Pierwsze to pudełko do arcade sticka na Dreamcasta, dostałem je razem, razem z grami, oczywiście w aukcji nic o, o tym nie było, że tak ładnie przyjdzie to zapakowane. Samego arcade sticka niestety do dzisiaj nie posiadam. Drugie pudełeczko to limitowana, e, e, limitowane pudełko do PS2 w wersji Slim Final Fantasy. Niestety, jak widać, było to opakowanie zewnętrzne, w którym dostałem Nintendo 64 z Francji. Trzecie pudełeczko to pudełko na PSP Slim and Light. Może nic ciekawego, ale w bardzo ładnym stanie i dostałem to z dwoma Motion Plus na Nintendo Wii. Ostatnia ciekawostka, zachowana niestety w najgorszym, w najgorszym stanie to instrukcja, która była wypełniaczem pudełka z memorką na, na PSX i to jest Crash Bandicoot 2. Było to dosyć zgniecione, już jest trochę przeprasowane. Duża część się zachowała w bardzo dobrym stanie, część tylko była użyta jako wypełniacz, więc sobie to po prostu zostawiłem. Także moi drodzy, dajcie znać w komentarzach i na Facebooku. Może zróbcie swój filmik i pokażcie, w co wasze skarby były zapakowane, jak do was przyszły, albo co zostało użyte jako wypełniacz, może jakiś nietypowy gratis dostaliście. Pozdrawiam.